Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa, Kurier Szczeciński, 21 maja 1947 roku, środa. Opinia brytyjska w zdecydowanej większości opowiada się za polskością ziem zachodnich. W wyniku ankiety przeprowadzonej przez Brytyjski Instytut Badania Opinii Publicznej, większość zapytanych wypowiedziała się za utrzymaniem przez Polskę ziem zachodnich. Pytania ankiety brzmiały. Czy po ustaleniu granic niemieckich w traktacie pokojowym Polska powinna zatrzymać dawne ziemie niemieckie należące obecnie do niej, czy też powinna część tych ziem zwrócić Niemcom? W odpowiedzi 48% zapytanych oświadczyło zdecydowanie, że Polska powinna zatrzymać całość ziem zachodnich. 32% zapytanych udzieliło odpowiedzi niezdecydowanej. A zaledwie 20% orzekło, że Polska powinna część ziem zachodnich zwrócić Niemcom. Dar Pomorza w ciągu lata dwa razy zawita do Szczecina, uczniowie odbędą ćwiczenia na Jeziorze Dąbskim. Statek szkolny polskiej marynarki handlowej Piękny żaglowiec dar Pomorza przygotowuje się obecnie do letnich podróży ćwiczebnych po Bałtyku. Zeszedł tylko co ze stoczni w Gdyni, jest cały odświeżony i odmalowany. Na statku zaokrętowani są uczniowie szkoły rybaków dalekomorskich, którzy zapoznawają się praktycznie z pracami konserwacyjnymi i porządkowymi wielkiego żaglowca. Niebawem przejdą na lungry i trawlery rybackie, gdzie odbywać będą właściwą praktykę rybołówczą. 25 tysięcy Niemców opuściło województwo szczecińskie. W niespełna miesiąc od dnia wznowienia repatriacji pozostałej ludności niemieckiej na Pomorzu Szczecińskim wyjechało do stref okupacyjnych 23 tysiące Niemców, przeważnie z powiatów Słupskiego i Sławińskiego. Do końca bieżącego miesiąca odejdą jeszcze cztery transporty, którymi wyjedzie tysięcy Niemców z powiatów Kołobrzeskiego, Stargackiego, Białogardzkiego, Nowogardzkiego i Łoberskiego. W miesiącu czerwcu nastąpi dalsze wzmożenie tempa repatriacji Niemców z terenu naszego województwa. Białogard książka dla polskich dzieci. Pod tym tytułem Powiatowe Koło Związku Inwalidów Wojennych RP w Białogardzie wydało odezwę do wszystkich mieszkańców powiatu białogardzkiego, w której wzywa do zbiórki książek niemieckich na makulaturę. Celem zbiórki jest dostarczenie surowca dla wyrobu papieru na druk podręczników szkolnych oraz usunięcie z ziem polskich zaśmiecającej książki niemieckiej będącej w większości wypadków pornografią, Albo propagandą hitleryzmu z jego pseudonaukowym uzasadnieniem. Nie bombardować ryb atomówką. Nad rzeką Iną Towarzystwo Wędkarskie koło Stargard obrało sobie teren tegorocznych połowów. Spokojnie, z największą cierpliwością, rybacy amatorzy wyczekują, aby spragniona rybka posmakowała robaczka. Sport ten nie przypada widocznie do gustu naszym wojskowym, którzy w krótkim czasie pragnęliby złowić większą ilość ryb. Rzucają więc do wody wszelkiego rodzaju zapalniki, aby ogłuszyć ryby. Skutek jest zawsze ten sam, zamiast korzyści przynosi nieobliczalne straty, niszcząc na rybek. Gdyby ryby mogły mówić, na pewno jedna z nich, śmielszej natury, wystawiłaby główkę do góry i rzekła. Żołnierze, wy się źle bawicie, wam chodzi o przyjemność, nam chodzi o życie. Pierwszy eksport jaj, statek Hel, który niedawno był w Szczecinie, zabiera w Gdyni do Anglii 9 tysięcy skrzyń zawierających 3 miliony 240 tysięcy sztuk jaj. Transportem tym został zapoczątkowany w tym roku eksport jaj. Społem projektuje w tym sezonie wyeksportować kilkadziesiąt milionów jaj do Anglii i innych krajów.